Daszbur, witam Was w kolejnym szorcie, krótkim szorcie unboxingu. Yy, dużo większy pakunek do rozpakowania niż te poprzednie. Co tu mamy? Musicie poczekać do samego końca. Zo zobaczycie. Jak widzicie, nie jest to jeszcze rozpakowane. Yy, a to taka odpowiedź na komentarze osób, które cały czas piszą, żeby w naszym kanale było więcej. A czego to musicie zobaczyć sami? Może nie jest to stricte dokładnie to, ale bardzo blisko powiązane. Także my się bierzemy z Michałem do rozpakowania. Jak już widzicie, niektórzy już się może domyślą, myślę, że znawcy, fachowcy jak najbardziej, tu już możecie zobaczyć, co to, co to jest, z jakiej firmy. Oczywiście każde takie urządzenie jest też dostępne u nas na stronie internetowej sudeckoostoja.com, także zapraszam. No i teraz rzeczywiście bierzemy się do rozpakowywania. rozdarliśmy szaty. Tadam. Proszę bardzo. To lodówka? To nie lodówka. Michał mówi szafa pancerna. Mówi, nie, to nie szafa pancerna. Pięknie wyglądająca w środku oczywiście do poskładania wędzarnia. Wędzarnia z firmy Borniak. Na y, zrębki, które są tam. Nie będziemy teraz tego wszystkiego robić, ponieważ muszę się zgłębić, poczytać mądre książki, czyli instrukcje, jak to zrobić. I powiem Wam, że widzimy się z tą wędzarnią w jednym z odcinków. Będziemy wędzić. Co będziemy wędzić? Nie wiem, pomysł jest taki: jesteśmy w górach, polujemy w górach, pójdą tu górskie rzeki i są pstrągi. Sezon jest wędkarski na pstrągi. Więc nie mówię, że nie. Mamy po sąsiedzku panią, która robi przepyszne swoje sery, więc możemy taki ser uwędzić tutaj też. No i oczywiście będziemy wędzić dziczyznę. E, ja nie jestem mega kucharzem, nie odbieram tego co moja żona robi, właśnie tam w oknie patrzy, możemy jej pomachać. E, w każdym bądź razie, niech ona sobie gotuje, a ja, a my będziemy wędzić. Oczywiście czego nam brakuje do tej wędzarni? E, ani nie mamy ani sera, ani wstrąga, ani tym bardziej dziczyzny, więc wybierzemy się gdzie? Wybierzemy się do lasu, spróbujemy upolować jakiegoś dzika, teraz jest motywacja na to, żeby tego dzika strzelić, więc e, Wędzone żeberka, na tych żeberkach grochówka albo żurek. Na razie wędzarnia nie podłączona, dzik w lesie, więc nawet nie ma dymu żadnego. Zaczniemy z Michałem od strzelenia dzika. Jak już tego dzika upolujemy, no to będziemy go tu próbować wędzić. A ja się biorę teraz za poskładanie tego. No i co, zapraszam Was na odcinek, pewnie w jednym z kolejnych. Nie wiem, czy w następnym, po tym szorcie na pewno nie. Będzie, nie wiem jak to nazwać, od łowiska do wędzarni będziemy polować najpierw, a później y, będziemy wędzić. Także sam jestem ciekawy efektu. Y, zobaczymy, jak wędzarka firmy Borniak się sprawdza. Tutaj muszę pozdrowić Zbyszka. Koniecznie Zbysiu Lewandowski, który y, ma taką wędzarkę, kupił i mnie trochę do tego przekonał. A będziemy testować. Także do zobaczenia w następnym odcinku i sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Y, czekam na Wasze komentarze. Dasz bur.